Pierwsza historyczna wzmianka o Palowicach pochodzi z 25 lutego 1308 roku. Jest to dokument wystawiony przez księcia raciborskiego Leszka. Patrząc z lotu ptaka, Palowice to duża polana otoczona lasami połączonymi z Puszczą Pczyńską. Specyficzne ukształtowanie powierzchni, duża ilość cieków wodnych w Dolinie Jesionki jest przyczyną istnienia stosunkowo dużych stawów. Od jakiegoś czasu dla tych zespołów przyjęła się nazwa Pojezierza Palowickiego. Teren ten jest ostoją ptactwa wodno-błotnego. Na bazie duktów leśnych przebiegających przez najciekawsze przyrodniczo tereny oraz wzdłuż Pojezierza Palowickiego została utworzona sieć ścieżek rowerowych, którymi można dojechać do Rybnika, Żor, Orzesza, Pszczyny, Czerwionki, Leszczyn. Otwarcie ścieżek miało miejsce w maju 2000 roku, połączone z pierwszym świętem rowerowym Związku Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Na bazie ścieżki rowerowej od zamku do Gichty, oznaczonej kolorem czerwonym, została opracowana ścieżka dydaktyczna, przy której mieszkańcy Palowic przy pomocy nadleśnictwa Rybnik oraz gminy i miasta Czerwionka Leszczyny w 2006 roku wyremontowali i przygotowali do prowadzenia zajęć oraz możliwości odpoczynku altanę leśną. W centrum Palowic znajduje się dwór myśliwski, tak zwany zamek, wzniesiony przez Franciszka von Tluka w połowie XIX wieku. Obok zamku położony jest park dworski z zabytkowym drzewostanem. W parku tym odbywają się najważniejsze wydarzenia plenerowe sołectwa. Przy ulicy Woszczyckiej w Palowicach znajduje się drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, który został zbudowany w Leszczynach pod koniec XVI wieku, a do Palowic przeniesiony został w 1981 roku. W Palowicach znajduje się wiele obiektów sakralnych, kapliczki, krzyże przydrożne. Największy z nich to między innymi kaplica świętego Jana Nepomucena z 1720 roku, położona na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Dębową przy wjeździe do parku, oraz kaplica świętego Floriana z 1780 roku, położona na wzgórzu skrzyżowania ulicy Wiejskiej z Włoszczycką i Zazdrosną. Kościół, zamek oraz park dworski są objęte nadzorem konserwatora zabytków.